No, cześć serduszka. Teraz Wam opowiem coś Ci o napędzie do Star Treka. Filmik taki fajny, jeden nagram. O napędzie do Star Treka i napęd i drugi, później będzie filmik o napędzie do UFO. Wiecie? Buźka, buźka. W tym jednym filmiku. No, te dwa zagadnienia nadam. No, po pierwsze bystrości, po pierwsze przyjemności. No, tutaj teraz do Star Treka. To jest stop bystrości z magnezu i germanu. Z magnezu i germanu, że z jednej strony jest wyższe pole magnetyczne i grawitacyjne, z drugiej strony niższe pole grawitacyjne i magnetyczne. Jak są dwa różne pola magnetyczne, to już można energię z tego stopu zbierać, ale tutaj są dwie różne siły grawitacyjne, tak samo. Z jednej strony większa, z drugiej strony mniejsza siła grawitacyjna, wiecie? I przyjemności, dlatego przyjemności, jak są dwie różne siły grawitacyjne, to jest siła wypadkowa wznosząca się. I można latać na tym stopie z magnezu i germanu. I tam filmik tak samo jest nadany pod spodem na moim profilu na YouTubie Boże Jehowa. Jest filmik wysokości nadany wysokości z tym stopem, wiecie? Buźka, buźka, to sobie obejrzyjcie. Ten stop jest nakręcony. A tutaj wysokości, jak jest wysokości równe pole grawitacyjne 5 i 5, 5 i 5 pole grawitacyjne. To obojętnie ile doda się energii wysokości, czyli 10 W, jak dodam 2 V wysokości, to będzie 10 czy też 10, to nie ma wypadkowej siły. A jak tutaj wysokości jest różne pole grawitacyjne, no do góry jest 10, a na dole 5, bo przyjemności wysokości stop germanu wysokości, atom germanu wygląda tak, tu są zalążki metaliczności, zalążek metaliczności jest przyjemności na drugiej powłoce, a tu jest na trzeciej powłoce, no tutaj jest na trzeciej powłoce, wyda przyjemności tutaj na drugiej powłoce mniejsze pole grawitacyjne, a tu wyda na drugie pole większe pole grawitacyjne, bo od obrotu bystrości za prąd elektryczny to też jest obrót bystrości za zalążki metryczności bystrości atomów w strukturze metryczności atomów bystrości metryczności. Tak, i a jak się no, tutaj kręcą wysokości te atomy, to jest większe pole grawitacyjne, bo są dwa atomy, które się kręcą, i jest większe pole grawitacyjne, i wysokości z tej strony na dole jest wyższe pole grawitacyjne, wiecie? Wyższe pole grawitacyjne na dole jest, i z wysokości, no, uniesie się wysokości. No, bo a tutaj ten, a German jeszcze ma taką charakterystykę, że jak wysokości napięcie się, że jak przyjemności, no przy przeskok na, będzie ten, przeskok będzie, przepuścimy impuls elektryczny, to te dwie powłoki wędrują na ostatnią powłokę, także prądu elektrycznego nie ma i magnetyzmu też nie ma z jednej strony, a z drugiej strony jest magnetyzm, wiecie? Ten magnesik miałem w domu, ale mi się zapodział, to teraz nie nagram go, ale jest nakręcony wysokości, no filmik z nim, to sobie obejrzcie. No a tutaj wysokości tak to wygląda wysokości. No tu jest no tu jest wysokości 10 wysokości grawitionów, tu jest 5 grawitionów, wiecie? I siła pomiędzy nimi to jest 5 grawitionów unoszenia się wysokości ten do góry. Tutaj siła dodamy 1 volt. To na dole wystąpi wysokości 20 grawitionów, bo to było 10 grawitionów, to na dole wystąpi 20 grawitionów, a do góry wystąpi 10 grawitionów, bo było 5 grawitionów, razy 2 się mnoży, wiecie. Już siła wypadkowa unosząca jest, różnica, no, na dołu grawitacja naciska na ten, na metal, na ten stop wysokości, no, wznosi go 20 grawitionów i tu z góry też naciska, a z góry naciska 10 grawitionów. I jest w wysokości siła wznosząca. Jakby 20 grawitonów naciskało, no, tak samo jak na przykład w żelazie, to przyjemności, no, z góry i z dołu by naciskało 20 grawitonów na ten stop i by nie było siły wznoszącej, wiecie? A tak jest siła wznosząca. 20 grawitonów i 10 grawitonów, później jest przyjemności 40 grawitonów na dole, do góry 20 grawitonów, to siła wypadkowa jest 20 grawitonów wznosząca, a później jest, dodamy znowu volta, to 80 grawitonów na dole, do wznoszenia, a do góry jest wysokości ten, 5, no, do góry jest 40 wysokości grawitonów i wypadkowa siła pomiędzy tym jest 40 grawitonów wznoszenia wysokości. Tak, to wygląda wysokości ten, no, z tym.
No, z napędem do Star Treka. Napęd do Star Treka też mam do sprzedania jeszcze do technologii wysokości, wiecie? Do technologii wysokości cewek wysokości. A cewki wysokości do Star Treka wyglądają tak. Do cewek wysokości bogacenia tych cewek jeszcze prądowo. Czy tamten uiszczenia, żeby wysokości jak jest 10 było grawitonów, to żeby było 1000 grawitonów, wiecie? 1000 czy tam nawet 1 000 000 grawitonów wysokości miał taki jeden ten. Tu mam do sprzedania to. No, a cewki grawitacyjne robi się tak. O, taka ceweczka. Z takich płytek. Bo to płytka ma na przykład 5 grawitonów, razy 2 się mnoży, wiecie? Tu połowa z tej płytki. O, tak. I połowa z tej płytki. Dwa razy połowa. Tu by była cała taka płytka. Cała taka płytka. Tak, połowa z tej płytki, tak. A tu z tej płytki też połowa, dwa razy tak, po połowie. Z takich pasm się robi te płytki. Także jak tam są te spiny, że ta zasklepuje się w tej płytce. Te dwie się zaskupują w tej płytce, te dwie się zaskupują w tej płytce. No i to jest jeden bystrości, ten do cewki, ten no narząd ruchu bystrości, ten w Star Treku bystrości, czy w innym pojeździe, to jest rozrząd ruchu, wiecie? Star Treka rozrząd ruchu bystrości, no i ale go mogę powiększyć i o 1 000 000 razy bystrości jego moc, wiecie? Jego moc o 1 000 000 razy, także że mogę mieć takie, co będę robił w bystrości, ale tam w przyszłości takie plecaczki bystrości z germanu i magnezu, plecaczki, że latasz sobie na tym stopie, wiecie, bogacił będę te cewki bystrości specjalnymi podłączeniami bystrości, wszystko, ale to mam do sprzedania bystrości, ten do domowy bystrości, i jak ktoś tam już się tym zajmie, to już tam bystrości, no. Sprzedam, nie w patencie, w żadnym patencie. Tu jestem też i Noblem, to od razu sobie patentuję na przykład coś tam. Tu już też nie ma problemu, to wszystko, a co daje za kasę, to daje za kasę. No, buźka. A przyjemności, no, co tu serduszka wynika? Normalnie po prostu daję, to tu jest moja praca umysłowa i za nią trzeba zapłacić po prostu nawet i bez patentu. A przyjemności właśnie tutaj dam sobie to i przyjemności, no, tam różne kraje. Różnym krajom, jak będą chcieli to bogacić te cewki, będzie źle, bo tak Star Trek to tak jak macie na filmie, będzie trzeba robić w dokach wysokości, z ziemi się nie wzniesie wysokości, wzniesie się z ziemi na 3 metry wysokości, czy 4 metry i to wszystko wysokości, nie uleci w powietrze, a jak się umie się wzmocni te siły, skartuje się wysokości stal wysokości, czy tam specjalne hartowanie stali, a przyjemności ten. To przyjemności wysokości z ziemi wzniesie się nad atmosferę i będzie mógł latać, wiecie? I będzie mógł latać. Bo tak wysokości to tylko w kosmosie, a tak deskorolki to tak, deskorolki już na tą cewkę też można mieć wysokości i unoszą się na 4 metrach, 5 metrach, no nad ziemią. Łuśka, łuśka. Tak nas wyniosą. No, to miłe zabawy będą za 50 lat. No to z germanu i magnezu, stop. A przyjemność, no i to tyle. No tam spin sobie obejrzy grawitacyjny, jak działa grawitacja. No, buźka, buźka. No, siła grawitacji sobie obejrzy filmik. No, ale ten siły grawitacji filmik, tak, jest na... No, to sobie obejrzy. Jest trochę na innym kanale, na Boże Jehowa jest kanale, na YouTubie. A tak samo mnie możecie odnaleźć na Facebooku, jak chcecie. Jarosław Lichwała, wiecie? To też mam profilik, no. Buźka, buźka. I tam mam kilka jeszcze innych profilików, ale ten jest aktualny, Boże Jehowa na YouTube. To tam są dużo filmików i wynagradzanie neurologiczne, dobra kary i dobra dla ciała i kary dla niego wysokości, czyli kto na co umrze i za co umrze, lub żył będzie wiecznie. Tam jest wiele różnych ciekawych filmików. Buźka, buźka. No to tu napęd do takich śmigaczy i tego wszystkiego dałem wysokości. A teraz wysokości opowiem wysokości no o wysokości napędzie do UFO. UFO napęd jest całkiem inaczej oparty na innej zasadzie, wiecie?
No, tutaj pokonać siłę grawitacji atomów, co nie? Pokonać siłę grawitacji atomów, to znajduje się w przestrzeni wysokoenergetycznej. Znajduje się w przestrzeni wysokoenergetycznej i stamtąd bez coś możesz przelatywać przez ściany i sześciusio. I jest pokazane, i tam energetycznie jeszcze sięga gwiazda, że widać gwiazdy, co nie? Ale przez nie się przelatuje. No, buźka, serduszka. Ale przyjemności, tak samo tam można, tu jesteśmy w przestrzeni, to jest wysokości nadprzestrzeń i tam są podprzestrzenie, i tam są podprzestrzenie. Można skakać podprzestrzenie wysokości, to później na napędzie UFO damy, jak się w tam podprzestrzenie. Znaczy tutaj wysokości tej właśnie pokona siłę grawitacji tą prędkością, to znajduje się tam w nadprzestrzeni się znajdziesz, w nadprzestrzeni się znajdziesz i stamtąd nie ma jakby lecieć z powrotem. Bo jak dodajesz energię, czy coś, jakikolwiek sposób dodawania, czy to światło, czy to grzejnik, dodaje energię do statku i w energetyczności się zwiększy, zwyższasz bystrości w tamtej przestrzeni, wiesz, no, korzystając z energii, a nie ma odejmowania energii wysokości, czyli nie można wyjść z nadprzestrzeni wysokości do przestrzeni. No, błyszka, błyszka. Może i bramy będę dawał wysokości, żeby latać, że przed bramy dam odejmowania, że statek będzie odejmował ten się energia. Błyszka, błyszka. Może i w ten sposób będziemy latać sobie najpierw w tej nadprzestrzeni. Błyszka, błyszka. No, a co tu chciałem powiedzieć? To nie są wymiary. Wymiary to mam tam na innym tym filmiku i na innym filmiku powiedziane wymiary. Błyszka, błyszka. A tutaj tak to wygląda. No i wysokości tutaj tam urządzonko, co nie? Urządzonko, którym przyjemności można wkładać, no, zwiększyć prędkość wysokości do przejścia wysokości w nadprzestrzeń. Jeszcze jest w tej przestrzeni to urządzonko, że wkłada się na serce wysokości i operuje się serce wysokości, bo robi się przestrzeń, to urządzonko zanika, a robi się przestrzeń wysokości, przez którą można przenikać na przykład do serduszka, wiecie? Do serduszka można przenikać. No, tak to wygląda. A tutaj wysokości dam przykład właśnie tego urządzonka. Urządzonka to jest tak, to jest tak, taki ten. To jest taki wiatrak wysokości, wiatraczek wysokości napędzany parą. Z tej strony wypędza się parę i z tej strony wypędza parę. To kręci się dookoła i osiąga wysokości niewiarygodne szybkie prędkości, ale to jest taki specjalny wiatraczek z trzema dyszami, że w pierwszych 5 sekundach zaczynania pracy zaczyna wydmuchać parę wysokości, tak, no to w piątej sekundzie zaczynamy wypuszczać z tej dyszy parę, wiecie, no błyszka, błyszka. Tu dojdzie do 10. sekundy, tu będzie 5. sekunda, to zaczynamy wypuszczać stąd parę wysokości. Tu będzie 15 sekund, wtedy to przestajemy wypuszczać parę. Wiatraczek się wysokości ładuje wysokości parą. Tu w silniczku ładuje się parą, wysokości parą w 15 sekundzie, jak się wyłączy. Tu wtedy jest wysokości, no, 10 sekunda, a tu jest 5. sekunda, a tu jest 5. sekunda. No, tu jest 5. sekunda, tu jest 5. sekunda, a tu jest 10. sekunda. Tu jest 15, 5, jeszcze raz, 5, 10, 15, 15 sekund i tu 5, 10, 15. W 15 się wyłącza, tu jest 5. sekunda, tu jest 5. sekunda, tak? I w 5. sekundzie przyjemności leci do 10. sekundy, leci do 10. sekundy, tu leci do 15. sekundy, w 15 się wyłącza ten, w 10. sekundzie bystrości, jak jest tutaj 10, tu jeszcze jeden wichajster jest potrzebny. Jeszcze jeden, tak, o tak. O tak. Tak mi się wydaje, jak obliczyłem, dobra. No i tutaj
To z tej strony tak samo przyjemności. Tak, jeszcze jedna dysza, jeszcze jedna dysza. O tak. No, czyli tutaj jest piąta sekunda. Piąta sekunda. W piątej sekundzie, jak jest wysokość, włączę, od nowa mu tłumaczę. Piąta sekunda, to włącza się, w piątej sekundzie włącza się ten wiatraczek, to będzie tutaj miał. Później przyjemności, tu następuje 10. sekunda, tu następuje 5. sekunda, tu się włącza wtedy ten wiatraczek, tu następuje 15. sekunda, to wyłącza się ten wiatraczek, następuje no, 10. sekunda. Tu następuje 5. sekunda, a tu się włącza ten wiatraczek, włącza ten wiatraczek, czwartą dyszę, pięknie tak. No, tu następuje wysokości 15 sekunda, tu następuje 15 sekunda, to się włącza tą dyszę wysokości, tak, a wyłącza tą dyszę, tu jest wtedy 10. sekunda, a tu jest wtedy 5. sekunda. W piątej sekundzie wysokości, jak jest ten, to się włącza tą dyszę się włącza i tak w kółko. I przyjemności dalej lecę. No tu jest, włącza się tą dyszę, tu jest piąta sekunda, tu następuje 10. sekunda, tu 15. sekunda następuje, tam ta dysza wyłączona była, tu następuje 10. sekunda. A tu jest, następuje 15 sekunda, to tą się w dyszę wyłącza, tak? A ten, 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 tu jest 15, 10, 5, to ta jest włączona już dysza, ta jest włączona, ładuje się wysokością, to tu następuje przyjemności 15 sekunda, tu następuje 15 sekunda na tej dyszy, tu następuje 10 sekunda, tu następuje 5 sekunda, a tu następuje wysokości ten, no, sekunda wysokości do włączenia dyszy, że dysza się włącza, dysza się z powrotem tą włącza, od nowa sekundy się nalicza, a tu następuje 15 sekunda, tą dyszę się wyłącza i tak w kółko wysokości się włącza wysokości poszczególne dysze i wysokości wiatraczek rozpędza się do nieskończonej prędkości, wiecie? Do nieskończonej prędkości wiatraczek się ten, no, tutaj rozpędza. I tutaj za prowadzenie badań w laboratoriach wysokości jakiejkolwiek, to będę sobie życzył właśnie, w zależności od laboratorium, i do 100 tysięcy wysokości kosztów za prowadzenie badań chce coś, a 25% wysokości sobie życzę wysokości, no, dla mnie wysokości później z tego urządzenia, z sprzedaży i wykorzystania wysokości, 25% zysków. I wysokości to ja później też daję wysokości, reszty moja kaska idzie po mojej śmierci wysokości na Watykan. Watykan ten, co tam po mojej reinkarnacji, jak już też będzie ściślejsze możliwości przyznania, kto kim jest, bo będzie wysokości możliwości, wysokości, nie reinkarnacji, zmartwychwstaniu, czy tam wysokości reinkarnacji, czy po zmartwychwstaniu, to jeszcze się zastanowię, ale myślę, że w zmartwychwstaniu, jak ten, będzie można wysokości mi jakieś tam fundusze, będę chciał, żeby na życie, żeby mi dawał Watykan później. No, a to rozdzielać wśród kościołów. To będzie zysku na chrześcijan. A tam wysokości piątą czy dziesiątą wysokości na ten jadłodajny. No i tak do nieskończoności, aż się pokona siłę grawitacji atomu i znajduje się wysoko energetycznej przestrzeni, taki ten. To jest wysokości młynek, wiecie? I tu można na serce nałożyć i robić operacje wysokości, czy tam do brzuszku wkładać wysokości szczury wysokości, żeby kobiety rodziły, to już rodziły. No tak to wygląda. Tak to wygląda, wiecie? No, buźka, buźka. To od zamożności wysokości uczelni, wszystko będę sobie życzył. I 4000 wysokości miesięcznie, czy tam 2000 miesięcznie, żeby mi płaciło zamożności to badania. To jest wysokości, tak, to pokona siłę grawitacji atomów. To jest takie, i tu nieskończone prędkości. A tutaj wysokości wam powiem, że jeszcze taki przykład właśnie na deskorolce, że i dlaczego przeciążeń nie ma? Przeciążeń nie ma? Dlaczego przeciążeń nie ma? Wiecie? Czekajcie. Teraz przedstawię wam, jak to wygląda na dyskorolkach. No, z przyspieszeniem, że w UFO bystrości jest, choć jest miliard bystrości galaktyk na sekundę się lata, to bystrości prędkość nie zgniata cię w siedzeniu. Nie zgniata cię do siedzenia. No, to teraz wam wyjaśnię. A to jest na przykładzie dwóch dyskorolek. Jedna dyskorolka jedzie po ziemi,
No, na przykład deskorolki. Jedziesz na deskorolce 5 km na godzinę, na deskorolce 5 km na godzinę i odbijasz się z deskorolki też 5 km na godzinę, to ty już się poruszasz 10 km na godzinę. Czyli w istocie jedzie deskorolka, no to są deskorolki. Jedna na drugiej tu są ułożone deskorolki, widzicie? Jedna na drugiej są ułożone deskorolki, tak? I w istocie pierwsza deskorolka jedzie 5 km na godzinę i każda z tych deskorolek jedzie 5 km na godzinę i jest jedna na drugiej. Jest jedna na drugiej i każda jedzie 5 km na godzinę. To jak tak deskorolka jedzie 5 km na godzinę, to ta na niej deskorolka, która się porusza też 5 km na godzinę, to ona już jedzie 10 km na godzinę. No, od tej prędkości, bo ta jedzie 5 km na godzinę i ona na niej jedzie też 5 km na godzinę, to jedzie ten 5 km na godzinę. Czyli ta jedzie 5 km na godzinę i ty jedziesz też po tej deskorolce, a ty jedziesz po tej deskorolce, co jedzie 5 km na godzinę z prędkością 5 km na godzinę, to jedziesz już 5 km na godzinę. Tu jedzie tak samo 5 km na godzinę deskorolka, ale jedziesz już po tych dwóch deskorolkach, rolkach, które jechały po 5 km na godzinę, to jedziesz 15 km na godzinę. Choć przyspieszenie w UFO się dodaje bystrości 5 bystrości km na godzinę, 5 km na godzinę i osiąga się nieskończone bystrości prędkości, to przyspieszenie zawsze jest 5 km na godzinę. Chociaż poruszasz się bystrości 55 km na godzinę, a przyspieszenie jest też tylko 5 km na godzinę w UFO. No nic więcej, nic więcej. Też tylko 5 km na godzinę, a poruszasz się 55 km na godzinę. No tak to wygląda. UFO. No i tutaj no, bystrości, no jedzie bystrości deskorolka, jedziesz tą deskorolką 5 km na godzinę, poruszasz się po tych czterech deskorolkach, które też jadą 5 km na godzinę, tak, to już się poruszasz z prędkością 30 km na godzinę. 30, 25. Tu się machnąłem, tu się machnąłem, tu ma być 25, tu ma być 30, tu ma być, tu ma być 35, tu ma być 40, a tu ma być 45 km na godzinę. No i się poruszasz 45 km na godzinę. To jest właśnie takie ten, że choć w wysokości prędkość jest ogromna, a przyspieszenia są tylko w wysokości 5 km na godzinę, bo energia w wszechświecie się dodaje, nie jest stała. EMC równa się kwadrat z durnym wzorem bystrości. No samo ten filmik bystrości o Ferrari możecie obejrzeć o przyspieszeniu bystrości, że żadnego kwadrata się nie ma w przyspieszeniu. No energia w wszechświecie się dodaje. Czyli bystrości te energie, bystrości deskorolek, prędkości, to jest namacalny dowód bystrości, to można zrobić sobie. Jedziesz deskorolką 5 km na godzinę, stoisz na deskorolce, podskoczysz, odbijesz się od deskorolki, to będziesz leciał bystrości 10 km. Z prędkością odbijesz się od deskorolki, stojąc na deskorolce, odbijesz się od deskorolki 5 km na godzinę, to będziesz leciał 10 km na godzinę. No i tak prędkości właśnie wzrastają, wiecie? Wzrastają wysokości po 5 no, kilometrów na godzinę, a prędkość jest 45 km na godzinę już tej deskorolki. Ta deskorolka porusza się już z prędkością 45 km na godzinę, chociaż prędkość jej jest tylko 5 km na godzinę było przyspieszenie. No 5 km na godzinę było jej przyspieszenie, a już się porusza 45 km na godzinę. I tak samo jest UFO, wysokości no, są małe przyspieszenia, o które się dodają bystrości w UFO, a przyjemności prędkości są ogromne. Prędkości są ogromne. No, tak to wygląda. No, budzi, budzi. Prędkości były 30 km na godzinę. Błyszka, błyszka, bo tak specjalnie energia, no, w takim tym. I tutaj wysokości zastosowanie tego. No to w ta, w te, no zastosowaniem to w takim wirowym tym, w takim wirowym wysokości tym, po polu wysokości można zastosować tą energię, to dodawanie energii w nieskończoność. Ale tu spodek dookoła krąży, wiecie? A tutaj wysokości jak jest spodek,
to w spodku się robi wysokości takie dysze, że tutaj pod skosem letkim wysokości wydmuchuje się bystrości wodę 25 na przykład atmosfer, a tutaj bystrości z boku wydmuchuje się też wodę bystrości, też dyszy bystrości lecącą w górę bystrości, pod bystrości ciśnieniem bystrości 30 atmosfer, pod 30 atmosfer i tutaj 25 atmosfer odbije się od tych 35 atmosfer i energia wraca bystrości ruchu do pojazdu i tak na przemian bystrości. Tutaj wydmuchujemy, tu wydmuchujemy, tu wydmuchujemy, tu zaprzestajemy wydmuchać, wydmuchujemy jeszcze dalej wysokości ten i później tutaj tu jeszcze jedną dyszę, jedną dyszę. Też w takich sekundach jak tam w tamtym podałem. O tak, o tak, o tak. O tak. O tak. No i tu i te, i te, i te, i tak to wygląda. No czyli tutaj wydmuchujemy, tu wydmuchujemy, tu wydmuchujemy, tu zaprzestajemy wydmuchać, w tych dwóch wydmuchujemy jeszcze, wydmuchujemy wysokości, no ci pod ciśnieniem wysokości 25 atmosfer. Tutaj też zaczynamy wtedy wydmuchiwać, tu się ładuje wysokości nabój wodny się naładuje. Żeby ciśnienie wysokości w dyszy wysokości, tak, i wysokości tutaj wyemitowujemy, tu przyjemności zaprzestajemy wyemitowywać wysokości, te 25 atmosfer na 30 atmosfer wysokości z boku, i które prędkość powraca i statek leci wysokości w tą stronę w dół, w tą stronę w dół leci, żeby leci, żeby i wysokości pod skosem jest wysokości, to leci tak, tam leci, jak to ode mnie jest wysokości bok wysokości, ufa, to leci na dół i pod skosem, o, na dół i pod skosem. No, to tak wygląda. Tu się już pobawcie, z jakiej strony wysokości UFO, jakie dysze wysokości, żeby lecieć wysokości w prawo. Jak to jest przecięcie wysokości wzdłuż UFO, to wysokości na dół i do góry, to na dolnych wysokości takiej powierzchni, to z lewej i z prawej strony, to leci się w prawo wysokości i do góry się leci. I do góry się leci, do góry się leci. Żeby się leciało tylko w prawo, to jeszcze do góry muszą być z dwóch stron wysokości wydmuchiwane wysokości ten. No i ta woda jest zamkniętym cyrkiem cyrkulacji. Ta woda stracona bystrości skrapla się bystrości do pojemnika, gdzie jest wsysana znowu do hydrostatyki bystrości statku powietrznego, wiecie? Tak to wygląda. No i to jest ten. No i tutaj wysokości, no powiem wam, że woda, co nie? Jak jest atom wody jest tak, H2O. Tu jest tlen i tu jest wodór. Tu jest wodór. Dwa wodory, tlen, dwa wodory. Dałem wam zabawkę, którą się nie będziecie mogli bawić. Buźka, buźka. No, dwa wodory i ten, i tlen, a on pod ciśnieniem się przeobraca. A wodór ma taką charakterystykę, że do góry ma dwa grawitiony, na dole ma jeden grawition, co nie? I tutaj do góry jest dwa grawitiony, a tu jest jeden grawition, co nie? Więc z lewej strony wydmuchuje się wysokości, bo się kładzie się woda w hydrostatyce, więc no tu, tutaj z lewej strony bystrości wydmuchuje się od dwóch grawitionów, a z prawej strony UFO się wydmuchuje od jednego grawitiona. Więc jak już do góry byście chcieli lecieć, to tu jest większe napięcie, tu jest mniejsze napięcie z tej strony wysokości statku, wiecie? Z tej strony statku. I przyjemności, tu jest większe ciśnienie, tu jest mniejsze ciśnienie i UFO wysokości się tak kołysnie, obróci dookoła. Tu można regulować, tak samo wiadomo, że wysokości ciśnienia zmieniać, wiecie, ale to jest dużo zabawy. To jest dużo zabawy, ale też możliwe do wzrostu, do latania. No, też możliwe do latania, ale tutaj lepiej wysokości dołożyć sobie jeden grawition w cudach wysokości tutaj i w cudach wysokości tutaj jeden też grawition dołożyć i przyjemności serduszka
I przyjemności serduszka, woda już ma stałe 2 grawitony bystrości, z góry i z dołu, i można latać. Bo choćby i nawet bystrości były to inny związek, to tutaj jest na przykład bliżej bystrości złączone, bliżej złączone, tu są dalej złączony jest ten związek, tu jest dalej związany ten związek. I przyjemności bystrości tak samo, i w innych związkach, na przykład tlenu z fosforem, no tu dalej związany, i tu też występuje wtedy mniejsze napięcie, a tu większe, już samych połączeń pomiędzy atomowych, wiecie? No tak to wygląda. No, ale jak tutaj wtedy zmienimy wysokości, zmieni się trochę ten, to nie to wysokości. Ciśnieniem się tak nie da szybko regulować bystrości, zmiany, wiecie, zmiany bystrości ciśnienia, to bo to już z innej ten, tu by musiało być stałe ciśnienie tła, to tylko do góry im poleci, a w lewo, w prawo bystrość już nie będzie latało, bo już by trzeba było dyszę zmieniać, lub przekierowywać wysokości ten, to jest, no, to już lub całkiem dwa układy wysokości do lotu później w dół, do lotu w dół lub w lewo, w prawo do każdego lotu ten inne dysze, inne ten ustawienie, to jest możliwe do wykonania, ale bardzo ciężko, wiecie? No i za pracę za UFO tak samo, w zależności od laboratorium, i do 200 tysięcy będę sobie wysokości życzył, wysokości, no jak ktoś będzie pracował wysokości nad UFO, wysokości, no od jakichś 2000 wysokości do 4, a katolik wysokości, jak jest uczęszczał wysokości 2 razy w roku i jest z siebie szczery, że 2 razy w roku uczęszczał i jest katolikiem, uczęszcza wysokości do kościółka wysokości, to czy tam właśnie modli się w domu czy sam. No i odpust też pod księżycem i ten i słońcem, no dochowuje, że czego sobie odbywa, niekoniecznie u księdza, to przyjemności ten, to przyjemności możesz sobie zrobić takie UFO. I tutaj jest całe te takie zagadnienia co do UFO. Buźka, buźka. No, to opowiedziałem wam. Czy coś tutaj jeszcze bym dodał do tego UFO? No to, aha, jak będzie latanie później UFO wysokości, to sobie życzę po przestrzeni wysokości, po przestrzeni jak będzie latanie, to sobie życzę przyjemności, to sobie życzę jakieś do 50-100 zł wysokości ten, kaski, wiecie, a to 200 lat jeszcze kaska będzie, bo jest dany replikator, jak robić wysokości, to będziemy jedzenie replikować, jak ktoś już tam w bloku mieszka, czy coś tam, a tak, jak czy tam nawet w domku jednorodzinnym, to będzie się chleb replikowało. No i tak to wygląda. Ja tam będę miał ogródek wysoki i sobie wysoki tutaj swobodnie ten zjem. Tutaj nie da się połączyć tych dysz tak wysoki, żeby było latanie normalne. Nie da się. No. Możliwość jest wyeliminowania kilka jakichś sposobności innych płynów wysoki czy coś tam. No, tutaj się przyjęzyczyłem. Trzeba dobry płyn dobrać do wydysz, ale nie ma takiego płynu bystrości. Tu jest tylko w pobłogosławieniu bystrości. To nie macie technologii ani spojrzenia bystrości, jak się reguluje te szczeliny pomiędzy atomami. Nie ma takich badań na razie prowadzonych i tutaj nie dam nawet pomysłu. Buźka, buźka. No, a nie da się bystrości ten na razie uzyskać, ale jak za badania bystrości to będzie i chciałbym, żeby bystrości później nawet nieudane bystrości, jakieś próby, to żebyście dawali na ten na filmiki, na Discovery, bo to jest bardzo ciekawe. Są bardzo ciekawe, będą co jakie pomysły i co tam, jak to ten nie poszło i dlaczego i co tam, jak to. No co to jest bardzo ciekawe, to bym chciał oglądać. No ale tutaj wysokości tak. No i tutaj wysokości 25 zł i to tak samo po mojej śmierci wysokości, no tutaj przyjemności, papieżowi się kaskę płaci. Nie tam w tym tutaj. To jest osobny fundusz wysokości, tam co się płaci na Kościół wysokości, tu za uczestnictwo w ruchu międzygwiezdnym wysokości i Chrzysiusio. No tak to wygląda, tak to wygląda. No bo inaczej się też pozatracają wysokości na innych planetach, zostaną i będą nam czynić Jedi ludzi wysokości, gatunek ludzki na tej planecie. Tak też bym sobie coś tam myślał. Aha, tu bardzo ważne, bym zapomniał. Jest jedna sprawa. Bo w tym samym domu mieszkam co za Hitlera. Tutaj byłem Franciszek Pyrasz w tamtym życiu.
W tym samym w domu mieszkamy, coś co wybudowałem własnymi rękami, a przyjemności tak tutaj, no tutaj jeszcze to jeszcze raz to zbadać w wysokości, jakie w łydę wysokości, w jebie wysokości no, rurki do tętnicy, oczami się je wypuszczać będzie się wodę, wprowadza się wysokość przez łydki wysokości, aby wprowadzać tą wodę wysokości ten przez gałki oczne. To musi być żywy genotyp jeszcze, to czyli po śmierci i 15 minut taka osoba może żyć i do ufa wysokości taka woda, to i w wysokości błogosławieństwa wysokości szatanisty i ateisty wysokości, tysiąc ich pod jeden prąd podłączyć i przepuścić przez krwiobieg wysokości wodę, to wysokości przyjemności i wysokości trzeba to zbadać przecież tak samo, bo to na pewno genotyp oddziałuje na wodę i przeciwciała i to może być jakieś wskazówka wysokości, że wysokości się wypełni wysokości ten. No, z UFO tą wodą i już to będzie woda życia wysokości, no i wysokości, no da się wysokości latać UFO po przepuszczeniu z ateistów i szatanistów wodą. To co badajcie? Wspólnie ich pod prąd podłączyli i przepuszczać wysokości wodę. No to wspólne napięcie i przeciwciała, no, jestem ciekaw. Takie badania też bym chciał oglądać. Ateistów i szatanistów, ale ten. No, aktywny, no co są, łóżka, łóżka, tak dla nowinek naukowych, treści szelkowych, też troszeczkę też czytam treści jakieś, no bo to trzeba zbadać, bo to genotyp oddziałuje, to co, no i tutaj jak pobłogosławię takiego, będę wybierał wysokości, sam wybiorę 1000 takich osób przyjemności, to w szczególności, to wysokości pobłogosławię tą wodę i dam ten jeden grabizjon na wysokości na UFO, i będzie grunt wodzie było tak wysokości, że przyjemności zasilą i nam i UFO. No, cześć serduszka. Tutaj wysokości niżej znajdziecie filmik, jak działa UFO, ale tutaj do tego filmiku to trzeba jeszcze przypomnieć wysokości, że nie z wszystkich materiałów może być zrobiona powłoka UFO, bo wysokości w przyrodzie w mławicach występuje ciemna materia. A ciemna materia to jest niemetaliczny, to jest rozmaterializowany atom metaliczny, który dąży do metaliczności. Czyli jakby było z żelaza zrobiona powłoka, to by nam rozpuściło wysokości, tą powłokę wysokości obudowę by nam rozpuściło w ciemnej materii żelaza. Bo atomy metaliczne mają ciemną materię jedynie. To trzeba zrobić z atomu niemetalicznego powłokę i już jest wszystko ok. Jak grafen wysokości, jak węgiel, ale może być też, stopy mogą być też i z magnezem, różnych niemetalicznych, jak magnez wysokości z węglem, tak to może być. Buźka, buźka. No to tak dla przypomnienia. No i tutaj przypominam wysokości, za każdy ten, żeby mi się płaci wysokości ten. No, dopóki żyję wysokości, to mi się płaci wysokości za loty w przestrzeni kosmicznej. No, uczestnictwo, tak, nie wiem, rocznie to jest 50 zł, z 50-100 zł rocznie. Na samym początku może więcej, a później wysokości tak to papierowi się trzeba płacić. Inaczej ktoś, kto nie będzie płacił, przyjmuje grzeszek, wysokości idzie do piekła. Nie ma problemu z tym, bo wysokości tutaj jest, wysokości ten, doświadczam wysokości, tak jak dałem wysokości u Adama i Ewy, że doświadczam ich właśnie, że za grzech jest wysokości ten. Nie kusiłem ich wtedy, nie sprawiłem, że się stali źli, tylko powiedziałem wysokości, doświadczyłem ich, wysokości, że za grzech wysokości będą mieć ten. Że za grzech będą umierali i tym doświadczyłem ich. Ja nie kuszę, ja wysokości ten. Ja doświadczam. Czyli daję wysokości rozwiązanie, że jak będą no na przykład ja sobie jakiegoś 15 za 100 zł wezmę, ale nie będę go kusił jako na kurwę, tylko dam każde ten rozwiązanie, że będzie dziwką, że będzie głodny, że będzie nic siebie nie warty. I jaką decyzję podejmuje wysokości, czy da tą dupę, czy nie da tej dupy. No to tylko tak przykładowo, opowiadam tutaj. No ale to już nie jest kuszenie, to już jest wysokości, no wyjaśnienie problemu i jaką decyzję podejmie. To jest wysokości ten, doświadczenie. Buźka, buźka.
No i tutaj sobie tak. Każdy rok jakieś 100 zł bym sobie życzył. Tutaj w wysokości jak tam już od osób prywatnych, jakieś wysokości państwowości, to już w wysokości jakieś za rok 100 tysięcy wysokości, no co sobie będę życzył. Buźka, buźka. No i bo to później wysokości ma przekichane wysokości jak zgrzeszy. Ja tutaj wysokości też i nowe jakieś zagadnienie, czy tam nawet na stare. Każdy ma swój wysokości bagaż, każdy ma swoją historię wysokości i przyjemności, że na przykład nie mam ochoty wykończyć. Niech tam się chrześcijanie wśród nich rodzą, wysokości Żydowscy wysokości. Niech się nawracają, będą bardzo ciekawymi ludźmi wysokości. Ich rodziny się jeszcze najwyżej wskrzesi wysokości w nagrodzie, że osiągnęli wysokości życie wieczne. Ale to tyle z Żyda wysokości. I to później się wykończy, co nie? Ale to na razie niech się jeszcze rozwija wysokości, czy tam jakieś inne zagadnienia wysokości. Niech się człowiek rozwija wysokości. No, pokonuje wysokości, doświadczy, no, pokonuje zło, wiecie? Niech uczy się pokonywać zło. Buźka, buźka, bo to nie ma inaczej jak odrzucić grzeszek. Buźka, bo później jest przepichane. W sądzie ostatecznym, no. Wiele kar się przechodzi. Buźka, buźka. Zwykle nagradzania właśnie za dość uczynienie wysości, za złoczynienie wysości, to się przeżywa. Bo nie inaczej. Bo tu jestem dobry, sprawiedliwy i teraz mogę, jak traktuję wysości Żyda, tak traktuję i te dzieci wysości, demony, tak traktuję, mogę się porządnym czuć człowiekiem. A tak, no niestety to jest filigranowanie tylko. Na milion sposobów widzi się swoją niby porządność. A absolutnie się nie jest porządnym i się spaczonym. To jest magnez z magnezu i germanu. Teraz on jest w stanie niewzbudnym, czyli z jednej strony ma większe pole magnetyczne, a z drugiej strony nie ma pola magnetycznego. I tak pokazuje, z tej strony ma pole magnetyczne, a z drugiej strony nie ma pola magnetycznego. Jeszcze raz pokażę. Z tej strony nie ma pola magnetycznego, obrócę, ma pole magnetyczne, tak. I to jest w stanie niewzbudnym ten magnez z magnezu i germanu. Chyba że właśnie przepuści się przez niego impuls elektryczny, to wtedy właśnie z jednej strony wystąpi większe pole magnetyczne, a z drugiej strony słabsze pole magnetyczne. Będą dwa różne pola magnetyczne w tym magnezie. I wtedy wystąpi różnica potencjałów i prąd popłynie, jak się podłączy właśnie do tego magnesu jakąś żaróweczkę. To prąd popłynie. No a ten wziąłem akurat właśnie z Terminatora, ale to nic nie szkodzi. Nie? Ale zawsze puszcza się dwa. Jak dobry policjant i zły policjant. Jeden ściga, a jeden chroni. No, do pobożności. No, tak to wygląda. Dobra. I tu cały to tak w nawiasie, a normalny magnez, jak jest z magnezu i żelaza, to normalny magnez nie ma różnicy potencjałów, dlatego, bo z obu stron jest takie same pole magnetyczne występuje, a jak są dwa takie same pole magnetyczne, to nie ma różnicy potencjałów, a różnica potencjałów jest wtedy, no, jest potrzebna do tego, żeby od plusa do minusa mogło prąd płynąć. No. Bo tak jak są dwa takie same pola magnetyczne, to prąd nie płynie, bo atomy się nie wzruszą, nie będą się wzruszały. No, tak to wygląda. Bo jest trochę inaczej, całkiem inaczej niż przepływ elektronów w rzeczywistości, bo to struktura wszystkości się zmienia atomu, inaczej wygląda atom niż uczycie się, ale to w nawiasie tylko. No. A z tego też wynika, że na przykład magnez, jak tym magnezem, normalnym magnezem, magnezu i żelaza, namagnesuje się miliardy szpilek, to te szpilki wykonają pracę, przyciągając opiłki żelaza, i te opiłki żelaza dodają energii wtedy do wszechświata, czyli energia nie równa się energii, tylko jest wzrastająca. I też szpilki się rozmagnesują po wykonaniu pracy i znowu je można namagnesować. I znowu wykonają pracę, dodając energii do wszechświata, więc energia nie równa się energii, tylko jest wzrastająca. MC kwadrat jest chorym, Żyda wzorem. No, chorym wzorem. Niesłusznym, całkowicie, bo i nie ma przyspieszenie to nie V kwadrat, T kwadrat raczej, to nie T kwadrat, jest całkiem inny wzór na przyspieszenie, bo trzeba najpierw poznać właśnie własności kwadratu, żeby kwadrat można było zastosować. No dobra,
Coś tam jeszcze. No i tak właśnie, będziemy mieli wszystko o połowę tańsze. Wszystko o połowę tańsze, będziemy więcej zarabiać i pracodawca będzie jeszcze więcej zarabiał, bo nakład środków, jaki by służył na energię, będzie właśnie rozdzielony na te trzy cechy. Tak, no i jeszcze dałem replikator, czyli jak replikować atomy, czyli tak to wygląda, że replikuje się tak, obserwuje się, jak jest wyładowanie atmosferyczne, że powstają różne atomy w czasie tego wyładowania atmosferycznego, a to ja zastosowałem tak, że biorę dwie elektrody właśnie z magnezu, nie wkładam matrycę na przykład z platyny i jak przeskoczy napięcie, to wtedy na tej platynie się będą skwarek replikowały właśnie na tej matrycy skwarek będą się replikowały atomy platyny. I tak można platynę pozyskiwać i na atomy tlen można w związek chemiczny ująć i włożyć jako matrycę węgiel i na przykład z różnych atomów właśnie takich niemetalicznych można później pozyskiwać jedzenie, chemicznie łączyć je jako i pozyskiwać białka, wodę i różne substancje lub fizycznie dałem też, bo dałem miernik grawitacyjny i tym miernikiem wystarczy zeskanować kurczaka i później po prostu za 5 minut będzie wszystko, będzie już kurczak zreplikowany. No a później ugotować i tyle. Można i ugotowanego, ale ja wolę surowego i sobie upichcić go. Tak to wygląda. No i tyle. Całus. To jest super ogniwo lichwałe. Aha, a ta energia, co nie? No. A ta energia, no taki magnesik wielkości na przykład Malucha, to zastąpi elektrownię jądrową lub taką opolską. Bo tu jeszcze w stanie wzbudnym tego magnesu, jak już będzie w pracy, można z niego z małych uzwojeń podłączyć z uzwojenia, machnąć kabel do tego magnezu i wtedy jeszcze dodatkowo się dodaje w nieskończoność prąd elektryczny, aż się źródło spali lub przetopią uzwojenia lub magnes się stopi. Stopi magnes albo uzwojenia się stopią. Tak to wygląda. No, całus, buźka. Cześć serduszka, no buźka, buźka. Tutaj są trzy bystrości możliwości napędów, bystrości uzyskania, uzdatnienia bystrości tego napędu, bo tak bystrości z lewej strony atom jest bystrości od strony A, a z prawej strony od strony bystrości C atomu. Buźka, buźka. Jak się atom patrzy jako kwadracik. No i tak to wygląda. I bystrości atomu musi być zrobione tak bystrości, żeby bystrości były wszędzie na przykład ze strony AA. No, a to się robi tak, że stosuje się przyjemności bardzo duże, rury, grube rury i podaje się w tych rurach albo wysokie napięcie, albo magnetyzm, albo natężenie, albo grawitację dużą. Także ta woda wysokości jest utrzymywana przez te rury wysokości i specjalne odlewy wysokości rur muszą być od tych samych stron. No także to woda siedzi wysokości, no, w tych samych stronach i wysokości ta woda jest utrzymywana z każdej strony z UFO od strony AA na przykład. Buźka, buźka. No i tak to wygląda. I to jest ujęcie jednorazowe, bo jak wyleci wysokość woda wysokości, to ADA, ale wpłynie wysokości, rozjonizuje się wysokości, ustawienie swoje zmieni wysokości w porządku. I wysokości w rurach znowu zbierze, jak się UFO pochwyci do hydrauliki tą wodę, to UFO znowu pozyska wysokości, ustabilizuje, zjonizuje tą wodę wysokości do strony AA z każdej strony UFO. No i to jest osiągalny napęd. No ale tutaj tak wysokości, no nie latają wysokości nasze skarby, bo nasze skarby latają wysokości UFO domu, bo to jest dom latający, wiecie, to jest dom latający UFO, to jest dom latający. To one latają w wysokości, w takich wysokości, no jak dom latających wysokości. Ile to może mieć metrów wysokości? 20 metrów mają to UFO, a tutaj wysokości w takim założeniu, jak tu opowiedziałem, to UFO musi mieć co najmniej kilometr, żeby te UFO, te hydrauliki się pomieściły, wiecie? Błyszka, błyszka, tak to wygląda. Później jest możliwość wysokości na Żyda, na ateistę, że przez DNA się przepuści wysokości ten, to charakter wody się wysokości, łączenia pomiędzy wodą i wysokości się zmieniają, to trzeba spróbować, i to koniecznie, ekstrafaktor i wysokości, no na żywca zobaczyć to wszystko, jak to wyglądało. Oczywiście wysokości, z przyjemnością sobie taki filmik bym obejrzał. No to przyjemności wody samą się zmienia, wysokości strukturę wody, wysokości UFO.
i wysokości te, tak to wygląda. No i tutaj przyjemności, no i ta woda wysokości, jak jest wysokości zmieniona wysokości, z lewej strony atomu wysokości od strony A jest, z prawej strony UV wysokości od strony C, ale od strony C ma taką samą, bo woda ma od strony A charakter dwugrawitonu, a od strony C jednego grawitona. Buźka, buźka, serduszka. I tu przyjemności przy zmianie tekstury odległości pomiędzy łączeniem wysokości no, w związku chemicznym atomu wody, to uzyskuje się wysokości, że z lewej strony jest 2 grawitony i z prawej strony 2 grawitony. I wysokości taka, chociaż tutaj z lewej strony od A jest wystrzeliwana woda, od strony no, z strony C wysokości atomu, bo jest A, B, C, D strona atomu, cztery strony są atomu, no to przyjemności no, na przeciwległej wysokości strony atomu, to przy przyjemności naprzeciw strony atomu, to przyjemności jest wysokości siła też dwóch grawitonów, to UFO tak samo może polecieć. Nie ma problemu. No, trzeci sposób, mój ulubiony sposób i te UFO, które latają, to tak i mają ten napęd, te uzasadnienie, to się same wysokości dysze, głowice wysokości, UFO, ciśnieniowe się ten charakteryzuje wysokości ten na tym no charakteryzuje się no napięciem, grawitacją, magnetyzmem lub natężeniem światła, natężeniem. No ale tutaj z siły też musicie odgadnąć jaka. Ale to tego nie macie nawet wglądu wysokości, jakby to zrobić. No to przyjemności właśnie w samych głowicach wysokości, woda wysokości nabiera własności wysokości, że przyjemności woda się zmienia, właśnie struktura pomiędzy atomami wody się zmienia i wysokości, chociaż ze strony C jest wyemitowane wysokości, bo to ze strony C jest wtedy wyemitowane i woda się wysokości zmienia. No, gęstość wody się zmienia. Wiecie, tak to wygląda. A tu odpowiedni płyn wysokości też można dodać, niekoniecznie woda. I to do tego pierwszego, drugiego sposobu, co powiedziałem, no to też może być bardziej lub mniej zdatne UFO. Buźka, buźka. A ten mój ostatni sposób jest moim ulubionym i ja tak sobie latam. I to już wtedy mogą być małe stateczki, może mieć nawet i 2 metry wielkości. No i tutaj wysokości jeszcze opowiem o napędzie, bo UFO wysokości może lecieć miliardy galaktyk na sekundę. I stanąć może. No, stanąć może w jednej chwili. Może leci, ale pierwszym wysokości też takim zatrzymaniem się jest. Z drugiej strony, jak leci w lewo, to jak leci w lewo UFO, to z prawej strony jest wyemitowane ciśnienie, woda w ciśnieniu z prawej strony. I wysokości, żeby się zatrzymać, to wodę trzeba wyemitowywać z lewej strony. Ale to potrwa tyle samo wysokości, ile wysokości było napędzane, ile trzeba było napędzać to UFO. To wysokości można trzeba by wysokości polecieć do połowy drogi wysokości na przykład do Alfa Centauri i zacząć wygaszać na przykład. No, błyszka, błyszka. Prędkość, żeby się nie uderzyć z nią. Ale jest możliwość UFO wysokości, tak się lata w rzeczywistości, że leci no, miliardy wysokości galaktyk na sekundę i wysokości w jednej chwili stajesz. Bo są dwa układy hydrauliczne. Jeden wysokości napędzający, także właśnie ten, to tu jest wysokości ten, a drugi wysokości, napęd wysokości jest energii statycznej. Czyli wysokości, że na przykład, tutaj dam taki przykład, jak UFO wysokości jest na przykład w powietrzu i wysokości z lewej i z prawej strony będzie emitowało wysokości ten, z lewej i z prawej strony będzie wysokości wyemitowywało wysokości z dysz wysokości, z głowic wysokości ciśnieniowych wysokości wodę, to z lewej i z prawej strony, z lewej jest 10 hektopaskali, z prawej też 10 hektopaskali, to ono stoi w miejscu, to ono stoi w miejscu i zbiera energię statyczną wysokości. Także jak się popuści z jednej strony, po dwóch, 3 minutach zbierania energii statycznej, to jest w stanie biliard sekund na sekundę wyruszyć wysokości z jednego miejsca z prędkością biliardu galaktyk na sekundę. Z jednego miejsca na przykład wyruszyć jest w stanie takie UFO.
Buźka, buźka. I taką energię statyczną, się, jak tu lecimy w lewo, to gromadzimy w drugim wysokości napędzie, wysokości na układzie hydraulicznym energię statyczną, tak żeby wysokości do tego wysokości napędu, wysokości, który jest uaktywniony, tak żeby wysokości w jednej chwili wysokości uruchamiamy wysokości, puszczamy jak leci w lewo wysokości, leci w lewo UFO, to w prawej wyemitowuje wysokości ciśnienie. I wysokości, układ statyczny wysokości jest uaktywniony wysokości z taką samym wysokości odzewnieniem się dysz wysokości, że wysokości takie same ciśnienie byłoby emitowywane, ale tam stało w miejscu wysokości ciśnienie, bo z lewej i z prawej strony, a tu wysokości nagle wysokości, żeby stanąć wysokości, to z lewej strony popuszczamy wysokości, uaktywniamy z lewej strony z prawej strony wysokości przestajemy wysokości wyemitowywać i UFO nagle wysokości te w prawą stronę. Ale tu przyspieszenia są tak jak właśnie na tym wysokości jest pokazane na deskorolce jak się jeździ wysokości, że tylko 5 sekund na godzinę, bo tak dodajemy wysokości ciśnienia. 5 km na godzinę jakby przyspieszenia były na największe wysokości, tak się dodaje ciśnienia wysokości, że taką prędkość wysokości się osiąga i po tej prędkości wysokości się dodaje wysokości ten. Jak tą deskorolkę przykładałem, 5 km na godzinę. Po tych prędkościach wysokości się niesamowite duże prędkości uzyskuje. No i wysokości nie ma problemu, wysokości staje w jednej chwili UFO. No to tak wygląda. Co tutaj jeszcze chciałem do UFO dodać wysokości. Jest możliwość mnożenia napędu, bo jest pierwszy napęd, tutaj pierwszy napęd. I jak zrobi się drugi napęd, i wysokości w sekundzie po wysokości się wyemituje, wysokości uruchomi wysokości w przeskokach sekundowych o 1 sekundę się uruchomi wysokości drugi napęd, to wysokości się prędkość mnoży. Czy jak leciałeś milion galaktyk na sekundę, to wysokości mnoży się tą prędkość też o 5 km na godzinę wysokości. No ale to już jest wysokości ogromne są prędkości. I trzeci układ hydrauliczny można zrobić, to wszystko się mnoży jeszcze razy 3. Razy 3, też po 5 km na godzinę wysokości. Razy 3, ile tam się ten. I wszystkie te napędy wysokości powinny mieć wysokości napędu energii statycznej. Buźka, buźka, dodatkowe wysokości te układy hydrauliczne. No tak to wygląda ten z UFO. Buźka, buźka, no tutaj tak wam już to podpowiem wysokości. Kto chciał wysokości, to odgadł wysokości. Ale to tak daje wam do odgadnięcia, jaką siłę się trzeba zastosować do wody wysokości, żeby wysokości ucharakteryzować wysokości ten napęd UFO wysokości do tych wysokości stron, żeby z każdej strony była strona AA. Na przykład w UFO wyemitowana przez atom na zewnątrz. No i to musicie odgadnąć. A jakkolwiek wysokości tamte dwie siły, tamte dwa układziki są jeszcze do odgadnięcia wysokości. No, tamte dwa sposoby jeszcze są też przez was do odgadnięcia. Buźka, buźka. No, i to wszystko o UFO. A do Star Treka też mam wzbogacenie wysokości napędu grawitacyjnego, takiej cewki grawitacyjnej, ale to już też dla siebie zostawiam to. Cześć serduszka, no. Ja Boże Wysości i też w Trójce w Sześciu się robię, wiecie, i błogosławieństwa od Duszka Świętego mam. Może nie podpowiedzi indywidualne do umysłu Wysości przyznaną robotykę, ale przyjemności Wysości danie możliwości poznawczych Wysości, czyli sprawny umysł i Sześciusio. No i tutaj wiadomo, że siebie znam Wysości, bo jestem Boże, to Wysości, no siebie znam Wysości, to mi podpowiada Wysości duszy, to po prostu się rozumie Wysości i grawitacji w Sześciusie. Światło wysokości i inne wysokości, ten siły według też inteligencji i wysokości poznania, to co poznaje wysokości z otoczenia, no to są sobie wysokości, jestem siebie wysokości, no na tyle inteligentny i siebie znam wysokości i się rozumiem wysokości, że to dla mnie nie problem wysokości, to odkrycie nowe czy coś tam wysokości, machać wysokości, wiecie? Buźka, buźka, ale tu dzięki Duszkowi Świętemu, bo dał mi takie zdolności wysokości, umysłowe możliwości wysokości poznawania wysokości rzeczywistości dookoła. No i oczywiście Jezusika tak samo mi błogosławi w mądrościach i w Chrystusiu. Ja im tak samo błogosławię. No, buźka, buźka. Tutaj czynię w Trójcy Wysokości i w całym Wszechświecie. I Wszechświatach.
jako teraz, zawsze, teraz, zawsze i